Ale słuchaj, trzy razy już kurwa szacowałem i teraz jak mają kurwa im się dupa pali, bo teraz chłopie kurwa poszli po firmy, proszę ciebie, windykatus inne kurwa, chłopie się proszę ciebie stwanili, do sądów podają, kurwa, szkody są zajebiste. To kurwa biegiem przylecieli, ty weź, powiesz, no tu firma tego, tu powiesz sprawa bankowa w sądzie, no i kto potem z tego sądu pójdzie, kurwa, no co kto pójdzie? Jadeczko pójdzie, biureczko. Nawet z chłopem nie potrafię gadać. Kurwa, teraz pojechałem na ten pokój, do którego chłopa nie zajadę, to są zdziwieni, kurwa. Nastawieni są wrogo, od razu przyjeżdża do ciebie z babą na pole, z adwokatem, kurwa, bo wie, że będzie od razu awanturę. Mówię, ludzie, no kurwa, a co? Patrzą, mówię, o co wam chodzi? Czy ja przyjechałem tu bić, strzelać, czy co? Ja przyjechałem, szkody już oszacować, pieniądze zapłacić. Czego wy takiego od razu tego? No ale tak oni tak doprowadzili do tego, że ludzie przyjeżdżą, to od razu kurwa na głowę zmora, no, ludzie głupoty i gada na pole co innego, ten szacujący gada głupoty w ogóle co innego, chłopa obraża, bo to jest obrażanie, proszę ciebie. Albo na zasadzie, ja wypierdalaj tamtego, proszę ciebie, no i wiesz, i zrobili taką atmosferę, kurwa tak doprowadzili i teraz ja mam to wszystko prostować, no ale wiesz. I mało tego, proszę ciebie, że ja robię sam popor, to kurwa robię, proszę ciebie, 74, bo Walczaka dalej, który nic nie potrafi, jeżdży z nim, to jeszcze kurwa do tego, do Bagińskiego, proszę ciebie, żeby tak szacować, dzwoni kurwa plewik do mnie, a kurwa akurat byłem na kursie, wiesz? Byłem na kursie, fakt, że na drugi dzień wracałem, jak to szacowanie miało być, nie? A nie, kurwa, jestem na kursie, w domu zostaje, kurwa nie wracam, mówię, przykro mi bardzo tego. Ty, tu nie zrobili, bo nikt nie przyjechał, na ściągarze robię, kurwa, 10 miało mi do szacowania, a przyjechał tylko ten Jadeczko sam, kurwa, nikt nogi nie postawił tam, proszę ciebie, tak, wszystkich szacujących, którzy jeszcze fachowców, wiesz, nikt, dlatego mi dość, że jak zobaczyli ludzie, że ja kurwa nie jadę, nikt nie pojechał, proszę ciebie, nie wiem, wyczuli, kurwa, ja wróciłem, proszę ciebie, z kursu, za dwa dni Grzesiek do mnie dzwoni, Tadeusz, ty byś tak nie pomógł. Cześć, no pomogę, no kurwa, no jak na niego ja pomogę, no chujność, pomogę, no kurwa, jestem co, to coś teraz zrobię, pomogę. Ale mówię, ja biorę Ignaca, mówię, jadę ja, przyjeżdżasz ty i szacujący, mówię, nikt więcej. Ty przyjeżdżasz szacujący na tym terenie, Ignac, fachowiec od rzepaku, mówię, kurwa, i ja. I koniec. Pojechaliśmy, proszę ciebie. Wyciągnąłem worek foliowy, nożyczki, proszę ciebie, miarkę, metr, proszę bardzo, najlepszy rzepak niezliczony, cyk, metr, cyk, puścimy do worka, wymuciliśmy, uwaga, kurwa elektroniczna, pyk, 400 gram, to jest prawie 10 tysięcy, to jest 4 tony bankowo, idziemy na uszkodzony, taki pas uszkodzony, bo tam już odmierzyli, 200 ton lasu, wyszło 16 hektarów uszkodzonego, w najlepszym miejscu, proszę ciebie, pyk, metr, w najlepszym miejscu uszkodzony pyk metr, różnica między tym a tym, proszę ciebie, wyszła tona, razy 16 hektarów, 16 ton, kurwa. Mówię, wszystko panowie, a tylko weźmy weźmy, mówię, panowie, jak popatrzono to, 20 tysięcy, żeby chciał się tego Bagiński zgodzić, to już nie są nasze, 20. A co, ty myśmy się nam gadali, on chce 30. Ja mówię, 30 to tu nie wychodzi, mówię, ale 20 to mówię, ja bez mojego zmierzenia, wrażenia, mówię, ja ci niestety mówię, i ja i Ignat, mówię, to my się na tym, mówię, akurat znamy, mówię, i nie. No to idź ty gadaj do Bagińskiego, dobra, mówię, idziemy razem, będę gadał, proszę ciebie, poszedłem, no. Wiesz, oszukałem go oczywiście, wiesz, odsypałem trochę z tych próbek, mówię, Mietek, patrz, tu wybrana próba, stąd, masz, ważymy, pyk. Zobacz, mówię, różnica 650 kg, już nie tony, nie, tylko 650 kg, między tym zjedzionym, a tym, nie. Na hektarze, mówię, ale te 16 hektarów twoje, to się zgodziły, to mówię, wychodzi, kurna, 16 tysięcy, nie, razy cena 16 tysięcy, ha, myślę, że 16, 40, mówię, kurwa, 40, mówię, nie, nie wgłębia się, no, kurwa, mówię, co mówię, to ty, wysłuchaj, no, to już tak mówię, bo, no, chcesz 30, no, to mówię, że dobra, to już damy ci 20, tą dychę mówię sobie, ten, nam daruj 20, kurde. No dobra, ten wydaje mi na ciebie, mówi, żeś to, że tak ładnie gadasz, mówi, Majdzie, kurde, mówi, podpisuję 20, 10 wam daruję, kurde. A mówię, Mitek, ale jeszcze masz pszenicę zgłoszoną tamto, jeszcze byś pszenicę tak odpuścił. Od razu byś nie po to podpisał, że nie będziemy szacowani. Jeszcze się na pszenicę zgodził, proszę ciebie. Ale to 20, proszę ciebie. Pojechany, kurwa, barany na ten 20 Bagińskiego, no tam na 60 czy na 70 hektarach, gdzie faktycznie tam nieleto wpierdoliły, nie? Ale pojechałem, kurwa, na Moglarę, proszę ciebie, Zaleski, tam jeszcze ktoś, proszę ciebie, szacujący wielkie na Krakowy. Na 20 hektarach dali chłopu 11 tysięcy do rzeku.
buraki, fu, ziemniaki, proszę ciebie. Będzie, ja pokażę. Ha! Wiesz, oni myśleli, że też mnie to wezmą, że ja jestem głupi, że ja to nie głupi. Nie, oni wierzą, że jestem mądry, że potrafię się pogadać i że się wyślizgają. Ale tu się nie wyślizgają, dlatego że... To się to pokażę. Co ja mam? Zobacz. Ja zacząłem od wiosny to robić. Patrz, jadę do chłopa. Jadę do chłopa, kurde. Co jest tarczasne? Jest tak, proszę cię. To są tarczasne, całe pole. Takie pole. Czyli widzisz, to są wszystko dzik, nie? Wszystko to są te jedlice robione tego. Z chłopem się tam dogaduje, bierzemy ustępne, ale mówię, wiesz, panie, panu Bradleś, kurwa, one tam jeszcze te kartofelki się pozasypują tego i zobaczymy na jesieni, nie? Za dwa dni chłop dzwoni do mnie, przyjedź tam zobaczyć pan, ty, poredleniu, patrz, obredlił, to wiesz, te białe, to jest poredlenie. Za dwa dni, gdzie są, kurwa, nasi myśliwi? Przy dwie amboli stoją, kurwa, jest polityka, kurwa, ale jak ja strzelę, proszę ciebie, dwa dziki na 17 w galerach, proszę ciebie. I zapiszę w książkę. To już za chuja się nie idzie dopchać, proszę cię, trudniej. Już kurwa wszyscy się dopchają. No ale tam chuja żadnego nie ma, proszę ciebie, bo tam trzeba odjechać kawałek. Ale w galinach, kurwa, i ta tyndę, i w bokach, i na połapienie to jest taki kurwa taki dolar, że to jest żywy, zrobione wszystko. I czapli, 10 hektarów kartofli, paczek i kartofli. W tej fazie szacowane. Takie kartofle od drogi. Widzisz plantację? Widzisz. To teraz masz od tyłu, od boku, tą plantację. I od, tu też jest bok plantacji i to od lasu. Ty zobacz, jakie to są odległości z tej plantacji. Masz, zobacz. To zarząd tego nie widzi, kurwa, a podłopcy to gdzieś? Podłopcy siedzi w Warszawie. To on ma w dupie całą gospodarkę. Mówię, przyjmijcie chłopa, kurwa, do koła, bo takiej krowy dojnej to wam dostała, ta krowa wam ucieknie, kurwa. On wypierdala wam 20-30 tysięcy rocznie, kurwa, nie będą członkiem. Dostajecie kasy. Nie, bo 80 musi być. Mówię, to lepsze te kurwa warszawiaki, które siedzą, kurwa, to się nie pokazują w ogóle, tylko to 300 zł wam dawał pełnożny za robotę, kurwa, ale to mnie tykają i są tylko statyści, albo ci, co w ogóle, kurwa, siedzą, nic nie robią, nie polują, bo są stare dziady, a takiego to, kurwa, nie. To mówię, on pójdzie do każdego jednego koła, to z pracowaniem ręki, mówię, bo kurwa, z pracowaniem ręki, kurwa. Całą wiatę im pokrył ten dach, kurwa, kupiał kasę. No komplet, bo to znam je wszystkim. Jeszcze go powstrzymuje, bo on jeszcze kupi. To 20 to, tu dał na pieniądze na buraki, to na to, kurwa. No widzę, że cały kogoś otrzymywał, albo to wiesz, bo to trzeba. No to nie, kurwa, może chłopa przejmą, no. Co? A nie. No on myśli, że 70 tysięcy w tym koło wsadził, wiesz, tak jak ja policzyłem. No to był koło bogatym. No. No to kurwa, czynicie chłopa, to chuja. Nie, już nie ma. Uchwała o ograniczeniu członków w kole jest nieprawomocna. Nie wolno czegoś takiego robić. Zarząd może nie przyjąć, natomiast nie może się tłumaczyć tym, że jest, o, podjęliśmy uchwałę 380. Nie ma tej uchwały w Olsztynie, by odrzucili, nikt takiej uchwały do Olsztyny nie wysłał, bo wiedzą, że nie zgodna jest z prawem. Nie ma tej żadnej uchwały. Ta uchwała figuruje tak u nas, od tak siop. No. I mówię do Grześka, gdzie macie uchwałę? Jaką uchwałę? Co ty pierdolisz? Przecież nie macie czegoś takiego dobrego. Zemek głupa robi, to przecież ja wiem. 50 kurwa wyrzucić, czy, ale w takiej sytuacji mówię, niech będzie kurwa. Nie wiem, wasza jest sprawą. Nic my nie możemy wam zabronić przyjmować ludzi. To jest wasza sprawa. Przyjmujecie albo nie przyjmujecie. To jest wasza sprawa, kurwa. Nikt wam nic nie zrobi, kurwa. Ale generał chciał kurwa dookoła wstąpić na szwajkę. To też nie przyjęli. Pytanie zasadnicze, czy nadleśniczy. Na szczęście nie wybrał naszego koła, w dupie ma. Jest jedna metoda, ale to wcześniej czy później czy dojdzie, kurwa. Szkody nas muszą wykończyć, nie ma chuja. Wykończą nas, powiedzieć, bo póki jeszcze jadą na zapasie kasy, to jeszcze jadą, kurwa. Przyjdzie moment, że na szkody nie będzie kasy. Kurwa, wtedy, proszę cię, wszystkie szczury z tego koła uciekną. Zostanie połowa ludzi, dopłacą, kurwa, ale będzie porządek. Zobaczysz dopiero wtedy. Obym tego doczekał. Puściłem tonu, przestałem walczyć, bo chciałem tego chłopa do... ciągnąć do koła, a wiesz, a że facet miał kasę, a mnie kasa jest potrzebna. Ja tego za darmo nie robiłem, to wiesz o tym doskonale. Wiesz zresztą doskonale, że ja za darmo tego nie robiłem, a żeby, proszę ciebie, i co? To musiałem się kurwa
upłonił przed zarządem, tak? Musiałem się, to kurwa, to nie mogę jednocześnie walczyć, jednocześnie się kłaniać, kurwa, no nie mogę. No. To myślę tak, za 4 lata dokładnie będę miał 65, mówię, może kurwa te 4 lata wytrzymam. Bo ja bym był młodszy, się za chuj nie zgodził teraz na to stosowanie. Jeszcze kurwa nie natrzymał wody, no kochany, no co ty, kurwa. Ja nic innego nie robię teraz, kurwa, jako krokiewka i miarka leży w tym, kurwa, i waga w samochodzie, i buty gumowe, kurwa. I tylko po porach, kurwa, i tylko po porach, i po porach. I to nie są takie, wiesz, ja bym wyciągnął wnioski, gdybym nie miał inną pozycję, nie zależało mi, mówię, wszystko się rypło przez Jabłońskiego, po siedzie, bo facet przyszedł, kurwa, i na zasadzie, że on, kurwa, ile chcesz, tyle ci dam, ale masz mi to załatwić, i chuj, proszę cię, no. A mnie się przelewa, kurwa, a z czego ja żyję, proszę cię, z paru złotych dopłaty i tych, kurwa, najeżdżę się po całym rozwój od Miedzicy, po Suwalki, kurwa, po 2 dni te kursy kombajistów robię, no, tak mam 2-3 miesiące, nie? Fakt, że mam 1000 złotych za kurs, nie, nie, no ale muszę się, kurwa, najeździć, wiesz, naszarpać, zatłumaczyć tym ludziom, kurwa, no, całymi dniami, nie?